Nie wiem, co powiedzieć. Poprzednie zadanie było banalne, no a to tutaj to już ewidentnie obraża inteligencję przeciętnego maturzysty. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem i na przykład w przyszłości od 2015 roku będziemy mieć z oszczędności połączone wszystkie sprawdziany i egzaminy w jeden. I akurat trafiło nam się zadanie dla uczniów ze szkoły podstawowej. No nic, w każdym razie na bazie tego zadania da się powiedzieć coś ciekawego i teraz spróbuję to zrobić. Dopiszmy do numeru zadania gwiazdkę i zmieńmy liczbę 55 na 55 podniesione do 55 potęgi. Postaram się rozwiązać to zadanie w sposób jak najbardziej elementarny, podstawowy, ale na końcu wprowadzę pewne bardzo ciekawe narzędzie, które pozwoli znacznie uprościć to rozwiązanie, właściwie zapisy tego rozwiązania. Niestety to pojęcie wykracza poza poziom szkoły ponadgimnazjalnej. To zaczynamy. Mamy już tutaj przedstawienie liczby 55 w taki sposób, że od razu widzimy resztę. Możemy też przedstawić tę liczbę w taki sposób: 8 razy 7 minus 1. Ta minus 1 wciąż oznacza, że mamy resztę równą 7. Teraz, jeśli podniesiemy 55 do kwadratu, to możemy podnieść do kwadratu pierwszą wersję, no ale możemy też podnieść drugą, co wydaje się o wiele łatwiejsze. Zobaczmy, mamy tutaj pierwszą liczbę do kwadratu minus podwojony iloczyn pierwszej i drugiej liczby. Dodać wreszcie druga liczba do kwadratu. To nam daje na końcu jedynkę, a te pierwsze dwa składniki oczywiście dzielą się przez 8, tam jest ósemka jako czynnik, zatem możemy to przedstawienie zapisać tak, to będzie 8 razy pewna liczba całkowita dodatnia, dodać 1. Ta jedynka na końcu to reszta. Mamy zatem resztę z dzielenia kwadratu 55 przez 8 równą 1. Przejdźmy teraz do kolejnej potęgi, 55 do potęgi trzeciej. To będzie 55 pomnożone przez 55 do kwadratu. Wykorzystujemy oba powyższe przedstawienia. Mamy taki iloczyn. To teraz po prostu pomnożmy. Pierwsze wyrażenie z pierwszego nawiasu mnożymy przez pierwsze z drugiego nawiasu, pierwsze przez drugie, drugie przez pierwsze i na koniec dostaniemy minus 1 pomnożone przez 1. Podobnie jak ostatnio, możemy wyłączyć ósemkę przed nawias z tych pierwszych trzech składników, co daje 8 pomnożone przez pewną liczbę całkowitą b. Na końcu mamy minus 1, co podobnie jak w tym pierwszym zapisie, w pierwszym wierszu, oznacza, że r jest równe 7. Rzućmy jeszcze okiem, jak to będzie przy czwartej potędze. Tutaj mnożymy 55 przez 55 do potęgi trzeciej. Może pomińmy już szczegółowe przekształcenia. Dostaniemy 8 pomnożone przez pewną całkowitą liczbę c, dodać 1. Jedynka weźmie się z pomnożenia minus jedynki przez minus jedynkę. Znowu dostaliśmy resztę równą 1. Myślę, że te cztery potęgi, dwie nieparzyste i dwie parzyste, wystarczą, aby stwierdzić, co będzie dalej. Jeśli mamy potęgę parzystą, czyli 55 podniesione do pewnej potęgi 2 razy n, gdzie n jest liczbą całkowitą, to zawsze dostaniemy resztę równą 1. Natomiast gdy podniesiemy 55 do potęgi nieparzystej 2n plus 1, to zawsze dostaniemy minus 1 na końcu, czyli resztą będzie 7. Tak się zatem szczęśliwie składa, że znowu odpowiedź jest z punktu D. A może tak miało być od początku? Na koniec obiecane narzędzie, pojęcie kongruencji, bardzo pożyteczne i bardzo wbrew pozorom proste. Zawdzięczamy to pojęcie Gaussowi, niemieckiemu matematykowi. To chyba jedyny przykład matematyka, który doczekał się swojej podobizny na banknocie. Niestety w nieaktualnej już walucie chodzi o banknot 10-markowy. Pojęcie kongruencji to po prostu pojęcie takiej specjalnej równości, równości reszt. Mówimy, że m przystaje do n modulo 8, czy też m jest po prostu równe n modulo 8, wtedy i tylko wtedy, gdy ósemka jest dzielnikiem różnicy m minus n. Mówiąc prościej, m i n dają takie same reszty z dzielenia przez 8. Zatem przykładowo 29 przystaje modulo 8 do 21. Wystarczy odjąć ósemkę.
Możemy to kontynuować. Mamy dalej równości modulo 8 z 13, 5, a nawet dalej z minus 3. Możemy powiedzieć wprost, 29 przystaje do minus 3 modulo 8. To ostatnie spostrzeżenie bardzo się przydaje wtedy, gdy chcę wyznaczyć resztę z dzielenia 29 do kwadratu przez 8. Okazuje się bowiem, że kongruencje, podobnie jak zwykłe równości, można stronami dodawać albo mnożyć. W tym przypadku wystarczy pomnożyć lewe strony, czyli 29 mnożymy przez 29, no i prawe strony, czyli minus 3 podnosimy do kwadratu. To nam daje zwykłe 9, co z kolei przystaje modulo 8 do 1. Zatem reszta z dzielenia liczby 29 do kwadratu przez 8 wynosi 1. Teraz dzięki pojęciu kongruencji możemy znacznie uprościć zapisy. Po pierwsze zauważmy, że 55 przystaje do minus 1 modulo 8, co wynika wprost z definicji. 8 jest dzielnikiem liczby 56. Jest to różnica między 55 i minus 1. Skoro tak, to teraz podnieśmy do 55 potęgi obie strony naszej kongruencji, co po lewej stronie daje naszą liczbę, a po prawej stronie daje po prostu minus 1, co z kolei przystaje modulo 8 do 7. Również tutaj odległość między tymi liczbami jest podzielna przez 8. Ta ostatnia liczba, 7, to reszta z dzielenia.